Dzień dobry, kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Dzień dobry, kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie i cieplutko w piękny letni poniedziałkowy poranek. Tak, dobrze słyszycie zagłuszenia przez płot. No ale wiadomo, że trawę trzeba skosić, jak się wreszcie zrobiło, tak, że nie pada. Dzisiaj pierwszy dzień bez deszczu, aczkolwiek nie wiem, jak się skończy, bo wiecie, że u nas ostatnio to po angielsku. Także witam się z wami, moje kochane dzieciaczki, robaczki, na śniadanku. A na śniadanie mamy rosołek z indyka i z wołowinki, oczywiście w środku kapusta włoska, moja ukochana. Uwielbiam rosół z kapustą włoską i uwielbiam wyjadać warzywa z rosołu. Nie wiem, czy lubicie, ale ja to wszystko dodaję i pietruszkę, i seler po prostu kocham i uwielbiam. Oczywiście mam z makaronem koniak. Dobra, nie będę grzebała. Ale kochani moi ludzie, dzień dobry moje dzieciaczki, robaczki. Mówiłam czy nie mówiłam? Znowu mnie rozprasza ta kosiara. Także witamy się z wami ja i Barulek. No, Barek zajęty. Koty poszły spać, bo oczywiście od rana ganiały, zjadły śniadanko, no i teraz jest chill out. Także smacznego. Co tam? Kto tam ci lata? Znowu muszę monitorować. Dobra, Barek, to ty monitoruj, a ja zjem. Co? Ukłane moje psisko. Ale fajne słoneczko. O rany, a kto tutaj do nas przyszedł? Bakuleńka. Ja już oczywiście zjadłam, było pyszne, dziękuję. Cześć, Bakuleńko, kochana moja. Dzień dobry, księżniczko, szylkretko. Czekajcie, przejdę tutaj, pokażę wam ją. Cześć, kochane nuńko, jak tam? Nie śpiuniasz? Ona jest ciekawska. No, mówiłam wam, że ona zawsze za mną chodzi. A najfajniej jest, jak gotuje. I Bakuleńka siedzi na blacie i mi pomaga. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Robi się coraz cieplej. Ja pojadłam. Muszę się wziąć za jakąś pracę. Chwilkę sobie odpocznę. No i coś będę chciała zrobić w ogródku, w domu. Wiecie, jak to dzień wolny, prawda? Może się później z Barusiem wybiorę nad rzekę. Tak się zastanawiałam, ale wiecie, z tym jego chodzeniem teraz chciałabym się przejechać. Zobaczymy. Dzień jest długi. Może sobie na wieczór pojedziemy. Wiecie, no najpierw coś muszę w domu porobić. Zobaczcie, jak ogonek chodzi. Zawsze z Baką świrują, Barek ją zaczepia. Co? Wiecie co, ten groszek jest taki marny, że się zastanawiam, czy go zostawić, czy go już wykopać, bo tak mi te petunki tutaj przysłania. Już się nawet zastanawiałam, mówię, może petunie po prostu przesadzę. Nie wiem, muszę pomyśleć. Fontanny dalej nie znalazłam. Znajdę. Przyjdzie jesień, to fontanna mi sama w ręce wejdzie. Wiecie, jak to jest. Bardzo ładnie mi lubczyk odbił, bo ja go skosiłam i zmarniał strasznie, a teraz zauważyłam, wiecie co, że lubczyk potrzebuje dużo wody i wtedy pięknie odbija. Wczoraj jak stawiłam rosołek, to Jan mówi, ojejkuś, jak pachnie w domu magii, w całym domu lubczykiem, tak się przyjemnie zrobiło. Ale fajna trawka, ojejku, jejku, jaki pies zadowolony, ojejku, jaka głupawka. Ale pojadłam, zobaczcie tę jeżynę. No, a ja tak pojadłam, że teraz to powinnam sobie siestę zrobić. Popatrzmy, co tu się dzieje. Oj, 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 pięknie ciemnieją dziewczyny.
ale to już zostawię dla Jana. Ja sobie podziubię malinek znowu. Tu za chwilę będzie tak, że oboje tego nie przejemy. Jan to uwielbia, Jerzyny. Codziennie tutaj jest kontrola robiona. I potem ja się dziwię, że nie ma dojrzałych jeżyn. To już Wam wczoraj nagrywałam Jana buszującego w jeżynach. Chyba idziemy na malinki, co? Ale busz się zrobił. Powiem Wam, że pomidory rosną, mają troszkę owoców, ale szału to nie ma. Oj, tam mamusia, co się przejmujesz? Ważne, że są owocki. Jak tam malinki, moje kochane dziewczynki? Jak tam malinki, dziewczynki? Wczoraj Jan tutaj buszował, najpierw ja buszowałam, potem Jan. Ale to wiecie, jest codziennie nowa porcja, więc będę musiała sprawdzić. Cześć, kochana, piękna. Ale jak ty pachniesz. Serio, jest większa ode mnie. No to chyba widać. Barek jaki zadowolony. Powiedziałam mu, że jestem w domu dzisiaj, a on to wszystko rozumie. Moi kochani ludzie, sytuacja tutaj wygląda tak. Wczoraj jak te pokrzywy powyrywałam, to tutaj można teraz spokojnie wchodzić i się nie... To znaczy można było wchodzić, ale wiecie, pokrzywy dawały po nogach, po rękach. No dobrze, wygrzewajcie się na słoneczku, malinki. Na wieczór będzie następna porcja. No i tak, pomidorki tutaj pięknie kwitną. Czy już się zawiązują? Zawiązują się, proszę bardzo. Tak, 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 tak. Wszędzie coś tutaj widać. Nie jest źle. A zobaczcie tutaj. Nie mam kija, tak z ręki nagrywam. Jest fajny wiaterek, taki delikatny. Ale wszystko jeszcze zielone, nic nie dojrzewa. Dobra, kochani ludzie, wychodzę z tego buszu. Jest mega przyjemnie. No nie wiem, nie wiem. Mam dużą ochotę się wybrać z baryłką nad rzekę. Zobaczymy. Ale zapach. Rewelka. Kocham i uwielbiam lilię i wiem, że nie tylko ja, bo wy też bardzo lubicie. Okidoki, ludzie. To na razie. No rzucaj mi patyczek. A ty potem nie chcesz ich przynosić. No co ty, przecież ja tak świruję tylko. No. Nie kłóć się ze mną, tylko chodź. To ty się ze mną baw. Świrze małe. A proszę. Baryła dzisiaj w formie. Nie pojechaliśmy, wiecie co, nad rzekę. Bo jak ja się wzięłam za robotę moją, to już stwierdziłam, że nie ma sensu. A on i tak nie pochodzi, więc po prostu sobie tutaj spacerujemy na osiedlu. Jak widzicie, lepsza zabawa od chodzenia. Dużo bardziej to baryłę interesuje w tej chwili. Czekaj, czekaj, pies, proszę. No chodź, psie, chodź. Jest bardzo przyjemnie, moi drodzy. Na krótki rękawek, bez upału. Chodź, idziemy dalej. Chodź. Pies pracuje. Jakiś ma humorek Barek dzisiaj. Tak, idziemy. Chodź, chodź. Kręcę, kręcę. No to dobrze. Bo ja jestem celebryta. A, proszę bardzo. Ale fajnie, słoneczko przygrzewa. Oj, chyba coś będzie. Fajna pogoda. Może ja pranie jakieś wstawię? Miałam dzisiaj nie prać, ale wiecie co, jak wypiorę i wywieszę, to wyschnie w moment, bo jest fajny wiaterek. No pomyślimy, pomyślimy. Dzień bez prania to dzień stracony.
kochani, a my zbieramy szyszki, co przechodzimy tutaj. To jest taka sosenka, to ja się nie mogę pohamować i wrzucam do torby. Wiecie, Boże Narodzenie tuż, tuż, także nie można marnować takiego towaru. Oczywiście Barek mi pomaga. Co, Baryłeczko, zobacz, jakie fajne. Chcesz jedną? Będziesz nosił? No pewnie, daj mi. Proszę bardzo. Teraz są najładniejsze. Musimy się wybrać, Barek, do lasu na szyszki. O, proszę bardzo. Zabieramy, tak? No pewnie. Ja ci będę pomagał nosić. Jako, że jeszcze sezon truskawkowy trwa, no to wypiekamy muffinki, moi drodzy. Znaczy ja wypiekam, a czy wy wypiekacie, to dajcie znać. Moi drodzy, świeżutkie, wyjęte z piekarnika, prosiliście o przepis, już podaję, bardzo prosty. 1,5 szklanki mąki, 3/4 szklanki cukru. Ja daję 0,5 szklanki cukru, bo według mnie są za słodkie, jeśli jest 3/4, więc jak nie lubicie bardzo słodkiego ciasta, to dajcie 0,5 szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i jakiś zapach. Tak jak lubicie. Ja dzisiaj dałam cytrynowy z pomarańczowym, może być waniliowy, jakikolwiek. Do tego jedno jajko, 0,5 szklanki mleka i 1/3 szklanki oleju. To wszystko mieszamy, wkładamy do foremek, takie mam papierowe. I co? Mieszamy i do piekarnika 180 stopni na 25 minut i to wszystko. Smacznego. Dajcie znać, jeśli ktoś zrobił wszystko. Można dodać, można zrobić bez owoców. Co tam lubicie? Można dać czekoladę, krówki. No, kochani moi, wedle upodobań. A jeszcze zapomniałam wam dodać, pamiętajcie, że jak się robi muffinki, to nie miksujemy mikserem, tylko łyżką mieszamy tylko do połączenia składników. Na tym właśnie polega cały urok muffinek, że je się robi szybciutko i chodzi o to, żeby nie napowietrzać mocno, żeby nie ubijać. Tak gdzieś czytałam i tak zawsze robię. A jak ktoś robi mikserem, to też dajcie znać. Ciekawa jestem, czy też takie dobre wychodzą. Moim zdaniem to są takie ciastka, wiecie, na szybko, dla leniwych, albo po prostu jak nie mamy czasu, a potrzebujemy szybko coś upiec, to wiecie, to jest moment, 10 minut pracy. Marek, co ty tam robisz? Znowu kopię dół. Witajcie, moi kochani ludzie. Przychodzę do was wieczorową porą. Tak mi dzień przeleciał, taki miałam pracowity poniedziałek, że po prostu nie miałam się kiedy odezwać, tak żeby usiąść i do was pogadać. O, bakunia. Koty się budzą. Słonko już zaszło, to zwierzaki zaczynają buszować. Kochani ludzie, wiem, że wam obiecałam, że wam zrobię na następnym filmie, czyli na tym filmie polecajkę kanału, którym ja jestem zauroczona. Ale dajcie mi jeszcze chwilę czasu, wiecie co, jestem tak w tej chwili zmęczona, że po prostu nie mam siły, a nie chcę tak, wiecie, za przeproszeniem na odwal się tego robić. Wiecie co, wolny dzień, a jak się wzięłam za pracę, to dopiero teraz usiadłam, a już jest koło 21. Mówię wam, narobiłam się, ale to jest taka praca, po której człowiek jak siada, to jest zadowolony. Popieliłam troszkę w ogródku, zrobiłam 2 prania, zmieniłam pościel w sypialni, wyprałam też kołdrę, wysprzątałam sypialnię, wysprzątałam toaletę, schody. A posprzątanie schodów, to wiecie, przy 3 zwierzakach, gdzie są włosy, no to wiadomo, kto ma zwierzaki, to wie, jak to jest i jak często trzeba sprzątać, żeby dom jakoś w miarę jako tako wyglądał. Wysprzątałam na dole salon, kuchnię. Oczywiście byłam z Barkiem na spacerze, potem upiekłam muffinki, które widzieliście, potem zrobiłam gulasz dla Jana, taki wiecie co, wołowy z cebulką i do tego dodałam mrożone grzyby, takie świeże mrożone, wiecie, nie suszone, tylko no mrożone grzyby, tłumaczę się, nie?
Potem dosypałam dużo natkiej pietruszki, troszkę czosnku, wiadomo, listek laurowy, ziele angielskie, pieprz. Wiecie co? Bo świeżej natki nasypałam, nie suszonej takiej. Taki dobry ten gulasz wyszedł. Ja mówię, nie wiem, czy Jan będzie chciał jeść. A, bo oczywiście zalałam jeszcze bulionem z rosołu i wyszedł pycha. Ja mówię, Jan, spróbuj, chcesz do pracy jutro ten gulasz, bo ci zrobiłam taki, żebyś miał co podjadać. Cześć, baryłeczko, cześć. Jan spróbował, o, mówi, pycha, dobry, tak, tak, do pracy zabieram jutro. Także gulasz wyszedł bardzo dobry. No i wiecie, i cały czas coś. Zabrałam się również za papiery. Mam cały taki pojemnik spory z papierami. Z papierami, które wymagają przejrzenia. Wiecie co? Ja mam tam mnóstwo rzeczy Daniela. Zaczęłam to przeglądać, bo mówię, zostawię takie rzeczy jakieś pamiątkowe, tylko takie, które są dla mnie ważne. No i oczywiście się rozkleiłam. Dlatego też między innymi się do Was nie odzywałam, bo znalazłam Daniela rysunki jeszcze z przedszkola, zeszyty ze szkoły podstawowej, laurki, dzienniczki z uwagami. To tak, wiecie, i łzy były, i się śmiałam, bo uwagi były tak śmieszne. Po prostu dużo wspomnień przyszło. No i tak, wiecie, sporo tych rzeczy mam. I myślałam, że pójdzie prościej, że będzie łatwiej mi to wszystko przejrzeć. Zbieram się do tego, żeby to wszystko posegregować i zostawić takie najcenniejsze rzeczy, żeby no nie trzymać tych rzeczy w domu w takich ilościach, bo wiecie, dom jest mały, a już Wam od dłuższego czasu przypominam, mówię, że przeglądam wszystko, segreguję, wyrzucam, układam, robię porządki. Po prostu staram się jak najwięcej rzeczy z domu usunąć, bo już Wam mówiłam, że im starsza się robię, tym bardziej nadmiar rzeczy mnie męczy i po prostu usuwam, usuwam i usuwam. No i wiedziałam, że czekają na mnie te papiery różne i między innymi rzeczy Daniela. No i nie będzie to proste. Myślałam, że będzie łatwiej. Nie wiem. Znowu odłożyłam, pewnie za jakiś czas do tego wrócę, bo oczywiście nie przejrzałam wszystkiego, bo się rozkleiłam. Nie są to proste chwile. Cóż mogę powiedzieć? Każdy, kto uprzątał rzeczy po osobie, która odeszła, tym bardziej po swoim własnym dziecku, to dobrze wie, o czym mówię. Wiecie, każdą rzecz, którą się bierze do ręki, to przywołuje pewne wspomnienia. No i przeważnie kończy się to łzami, wiecie, takim totalnym rozstrojem. Ja się już nauczyłam uspokajać w miarę szybko i jakoś nad tym panować. Wiecie, minęło 9 lat, no ale ciągle mam sporo tych rzeczy Daniela i są jeszcze ubrania na strychu. Część rzeczy już porozdawałam, ubrań, no ale ciągle jeszcze są worki zapakowane z jego ubraniami. No i po prostu nie wiem, no nie potrafię. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się uda to wszystko uprzątnąć i przejrzeć tak, wiecie, do końca. Ja na przykład w niektórych rzeczach Daniela chodzę do dzisiejszego dnia, przez tyle lat używam jakichś jego t-shirtów. No bluza już mi się rozleciała jedna, którą nosiłam non-stop. Była na mnie za duża, ale wiecie, po domu sobie ją nosiłam. Czy gdzieś na spacery z Barkiem zakładałam. No niestety już się rozpadła, ale koszulki dalej są dobre i dalej je noszę, bo Daniel lubił dobre rzeczy, często kupował jakieś markowe ubrania, więc wiadomo, że to jest dobra jakość, można prać, nosić. A że te koszulki bardzo lubię, to na pewno ich się nie pozbędę i pewno będę nosiła do zdarcia. Mam sporo jego książek, z którymi nie mam pojęcia, co zrobić. Jakieś takie, wiecie, jeszcze ze szkoły, jakieś różne encyklopedie, takie, wiecie, dla małych dzieci, o historii, o przyrodzie, o budowie człowieka. No i tak się zastanawiam, co z tym zrobić, bo stoją, może,
Może ktoś z Anglii by się do mnie zgłosił, kto ma małe dziecko i chciałby na przykład takie książki, ja mogę oddać za darmo. Więc jak ktoś by chciał, tego nie ma dużo, ale jest kilka książek i po prostu wiecie co, ja się nie umiem tego pozbyć. Już się zastanawiałam, może na charity to oddać, żeby ktoś sobie mógł kupić w second handzie, bo widziałam, że są polskie książki czasami. Wiadomo, że przeważnie są angielskie, ale można też polską książkę dostać. No ale tak mi teraz właśnie, jak do was się odzywam, przyszło do głowy, że może ktoś chciałby kilka takich książek. No i tak wiecie, i tak ten dzień przeleciał. Naprawdę jestem tak zmęczona, bo ogarnięcie chaty i wiecie, i gotowanie, i ogródek, i zwierzaki, i pranie, zmiana pościeli, to wiecie, jak to człowieka wykańcza. Ale jest, wiecie, jestem zadowolona, bo dużo zrobiłam. Ktoś tu się czai do nas. Idzie Boczunio. Tak, idzie Boczuś. Znowu mi tu będzie przeszkadzał. A tam, na szopce, znowu siedzi Bakuleńka. Cześć, Boczunio, kochany nasz Maniunio. Co kochany mój, taki kochany baryłeczek, taki kochany, tak. Także, kochani moi ludzie, przychodzę się z wami pożegnać. Chciałam wam jeszcze przypomnieć, pokazać, bo będę podjadała, jak usiądę sobie wieczorem. Znalazłam fajny film na Netflixie wczoraj, więc sobie pewnie dzisiaj będę oglądała i będę dziubała. Kto jest z Anglii, przypominam, że te słoneczniki, słuchajcie, to jest słonecznik w ziarenkach, w łupinkach, prażony, taki wiecie, solony. Kapitalna rzecz do podjadania przy filmie. Wieczorem można sobie usiąść i dziubać. A więc jak ktoś się lubi, wiecie, lepsze od chipsów, nie? Można sobie kupić i podjadać. Myśmy już różne wersje tego słonecznika wypróbowali i ten nam smakuje najbardziej, także bardzo wam polecam. Boczusiu, Boczusiu, bo ty się za bardzo zmęczysz. Co kochany? Oj, muszę ptaszkom wody dolać, bo wyparowała. No właśnie, zaraz jeszcze będę podlewała ogródek. Dzisiaj takie słonko było. Ale jump. Aha, zaraz będzie awantura z Baką. No, także sporo zrobione. Tu się jeszcze pranie do susza ostatnie. No i tak to wygląda. Jeszcze się pożegnamy z lilijkami. Och, kochani, że ja wam nie mogę tego zapachu przekazać. Tak cudnie w całym ogrodzie, w całym pitulowie pachnie. Coś cudownego, coś wspaniałego. Słodziutki zapach. Wiem, że sporo osób nie przepada, bo jest ten zapach dla nich za mocny, ale naprawdę miód dla duszy. Kochani ludzie, także żegnam się z wami. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. A podcast wam polecę, na pewno powiem o nim, bo chciałam tak troszeczkę więcej powiedzieć, zachęcić was do niego, bo naprawdę dziewczyna fajnie opowiada i moim zdaniem warto jej posłuchać, także dajcie mi jeszcze chwilę czasu. Tymczasem żegnam się z wami, ściskam was bardzo, ale to bardzo mocno. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia. Pa, pa!